Aleks, bardzo dobra forma w walce finałowej. Tak to miało wyglądać? Tak były zamierzenia? Tak, plan to był boksować z dystansu walki finałowej. Znałem przeciwnika, boksowałem z nim kiedyś i widziałem, czego się spodziewać. Przygotowania, jak cały okres przygotowań do Mistrzostw Polski ocenisz? Do Mistrzostw Polski nie przygotowywałem się zbyt długo, bo dopiero wróciliśmy z Mistrzostw Europy, gdzie zdobyłem medal i, no i jakoś szczególnie się nie przygotowaliśmy do tych mistrzostw. To było raczej podtrzymanie formy po Mistrzostwach Europy pewnie, tak, nie? Tak, dokładnie. To też jest nie lada sztuka, z trenerami musiałeś pewnie dogadać szczegóły, no bo to nie jest tak łatwo przetrzymać ten okres najlepszej formy, prawda? No tak, nie było łatwo, ale no, dałem radę i przyjechałem tu z myślą. Dałeś radę wyśmienicie, bo jest złoty medal. Co powiesz o całych zawodach tutaj, o walkach, które tutaj stoczyłeś? Dobrze, czułem się bardzo dobrze w każdej walce i... Jesteś zadowolony, trenerzy też? Jestem to najważniejsze, żeby trenerzy byli zadowoleni. Ja jestem bardzo zadowolony, myślę, że trenerzy tak samo. Trener zawsze patrzy krytycznym okiem, ale słuchasz raczej trenera w narożniku, tak, prawda? Tak, tak, staram się słuchać. I co teraz? Może troszkę odpoczynku? Jak to będzie wyglądało? Tak, myślę, że teraz czas na trochę odpoczynku i od września przygotowania do Mistrzostw Świata. No właśnie, zawsze już tutaj te Mistrzostwa Świata zaczynają być coraz bliżej, wakacje szybko zlecą. No i myślisz właśnie o Mistrzostwach Świata. Tak, tak. Będę walczył, żeby pojechać do Mistrzostw Świata i myślę, że pojadę. Tego ci życzę, żeby było wszystko w porządku, żeby nie było kontuzji. Jeszcze raz serdecznie gratuluję złotego medalu. No i trzymam mocno kciuki. Dziękuję bardzo.